O tym, że kierowca cysterny jeździ całą szerokością drogi, lubińską policję poinformował inny kierowca. Kierowcą tego pojazdu okazał się 55-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego z wschodu kraju. Jak się okazało, był on kompletnie pijany. Badanie alkomatem zaskoczyło samych nawet policjantów, gdyż najpierw wydmuchał 2,8 promila, a już po krótkiej chwili ponad 3 promile. 55-latek tłumaczył policjantom, że alkohol spożywał dzień wcześniej. Niebezpieczeństwo, jakie stwarzał na drodze, potęgował fakt, że przewoził on substancję niebezpieczną do produkcji asfaltów. Tylko dzięki czujności jednego z uczestników ruchu oraz szybkiej reakcji policjantów nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego tragicznego w skutkach. Zatrzymany stracił swoje prawo jazdy, grozi mu także do 2 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.